Solo Lista. Co tu się dzieje? Ha, dla wszystkich pięknych kobiet Efekt i Albi. Jadą! Za oknem słychać już powoli fajerwerki i wystrzały, a to oznacza, że czeka nas dzisiaj najgorętsza noc tego roku, czyli noc sylwestrowa. Już za paręnaście godzin tak naprawdę powitamy nowy rok 2024, ale zanim to nastąpi, no to czas na nasze najnowsze sylwestrowe, wyjątkowe, świąteczne notowanie Pololisty. Wybiła godzina 10, więc czas rozpocząć, a że jest to wyjątkowe wydarzenie i wyjątkowe notowanie, no to o tym świadczy chociażby to, że mamy tutaj w studiu Radia Yard wyjątkowego gościa. Jest nim wokalista zespołu Efekt, Marek Biedrzycki. Cześć, Marek. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Yard. No nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę, jak długo czekałem na to, aż ty odwiedzisz nasze studio tutaj Radia Yard. No i nadarzyła się niesamowita okazja. W ostatni dzień roku jesteś tutaj u nas. Również mi bardzo miło, cieszę się, że ten rok możemy razem kończyć i zaczynać nowy, także jest mi niezmiernie miło w tym momencie. Dokładnie. Podobno mówią, że jaki Sylwester, taki cały rok, także mam nadzieję, że w przyszłym będziesz częściej gościł w Radiu Yard. Jeśli nie osobiście, to przynajmniej na naszych listach przebojów i na antenie Radia Yard. A nie ukrywam, że też na to liczę, także mamy nadzieję, że ten rok przyszły będzie dla nas owocny i dla słuchaczy Radia Yard tak samo. Na życzenia jeszcze przyjdzie czas, tymczasem czas, mam powiedzieć, kto z dzisiaj znalazł się na miejscu 7. Dzisiejsza lista przebojów nasza jest wyjątkowa też pod tym względem, że wybraliśmy wspólnie z Markiem, można powiedzieć, 7 przebojów tego roku, najgorętszych premier, które w tym roku właśnie 2023 się ukazały, więc będzie to specjalnie wyselekcjonowana lista najlepszych przebojów disco, jakie powstały właśnie w bieżącym roku. To co, chyba możemy oficjalnie rozpocząć? Pewnie, zaczynamy, śmiało. To stałym zwyczajem rozpoczynamy nasze dzisiejsze notowanie. Miejsce 7. Ooh.
Robi się późno, lecz nie czekam na jutro. Piszę na DM szybko, to skończy się domówką. Robi się późno, rozlewam kole z wódką. Siadam mu na kolana, pożegnamy się jutro. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i Fendi. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i Fendi. Ona działa na mnie jak... Ej mała, jesteś całkiem niezła, co chwilę mi tętno przyspiesza. Lubi igrać ze mną jak z ogniem, kiedy proszę nie tańczy wolniej. Dziś chcę się bawić z nią, bitwa z myślami wciąż dobija mnie bardziej, choć chcę wiedzieć co będzie dalej, więc pij bardziej, tańcz bardziej, bujaj swoimi włosami. Ona bardzo lubi ten vibe. Ona działa vibe na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i Fendi. Ona działa na mnie jak wódka i bledki. Pobudza mnie do rana, roześmiana, kochana i do przedatowania. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i Fendi. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i Fendi. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i Fendi. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i Fendi. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i Fendi. Ona działa na mnie jak wódka i bledki, jak imprezy i setki, jak pieniądze i Fendi. Ona działa na mnie jak... Taneczna lista przebojów Radia Yard. Polo lista.
tam, będę tam, na końcu świata. Radio Yard. Taneczne hity. Dziś jest wyjątkowa noc w roku, noc sylwestrowa. Powiedz mi, czy ty masz jakiś taki swój przepis na udaną imprezę? Przede wszystkim dobry humor. Od samego rana musi funkcjonować. Spokój w domu, nie zaczepiać żony, dzieci tak o, samo. To ważne, tak? I wejść w ten nowy rok takim uśmiechem, z przytupem, z radością na twarzy. I wtedy, mam nadzieję, wszystko będzie w nowym roku w porządku dzięki temu. A dzisiejszej nocy bawisz się gdzieś na jakiejś imprezie? Czy pracujesz, czy po prostu... Nie, dzisiejszej nocy postanowiliśmy z moją żoną, że po tylu latach gdzieś tam wojaży po Polsce koncertowych... Idziemy na bal. O, proszę bardzo. Tak, w jednym z białostockich lokali umówiliśmy się z grupą znajomych, że jednak idziemy się wspólnie pobawić, więc tutaj za moment pakuję się, będę prasował koszulę, zakładam krawat i biegnę pohasać, potańczyć, czyli pośpiewać. Można powiedzieć, że z drugiej strony barykady. Bardzo chętnie. Nie ukrywam, że mam taki po ostatnich latach niedosyt tego, żeby to jednak być po tej drugiej stronie. Posłuchać. Jako gość. Tak, niż ta osoba, która tam jest na świeczniku w danym momencie danego wieczoru, więc jakby tutaj już nie mogę się doczekać. A czy jest taki utwór, bez którego nie może być jakaś taka wyjątkowa impreza, nie tylko sylwestrowa, ale każda dobra, udana impreza? Masz jakiś taki jeden utwór? Powiem szczerze, nie mam takiego jednego utworu, natomiast tam z tyłu mojej głowy na pewno takich utworów byłoby całe mnóstwo. YMCA, pierwszy, który przychodzi do głowy, to musi być jednak hit wieczoru. Całe mnóstwo takich latynowskich tematów, Ricky Martin, Iglesias, tego typu rzeczy. Oczywiście... Naprawdę mówiąc, liczyłem na coś takiego bardziej w stylu disco polo, wiesz. Ale disco polo też, oczywiście Zenek i Przez Twoje Oczy Zielone. Marcin Miller, Jesteś Szalona, a absolutnie tak. Natomiast nie ukrywajmy, ja też z racji tego, że tych naszych przaśnych klimatów też i podlaskich bardzo często wysłuchuję z racji zawodu, to czasami mam troszeczkę ochotę odciąć się nieco i czegoś innego. Chociaż nie ukrywajmy, nie ma dobrej zabawy bez takiej mieszanki i klasyki, jakichś standardów i tego naszego disco polo. Więc jakby, jeżeli trafi się jakiś taki DJ Wodzirej czy zespół, który właśnie potrafi jakoś w jakiś sposób przeplatać tymi hitami, to jest to najlepsze połączenie. No to prawda i mam wrażenie, że dzisiejszej nocy takich właśnie utworów nie zabraknie. Nie zabraknie takich utworów na pewno też na antenie Radia Yard, bo ja przypominam, że dziś od godziny 19 do późnej nocy, a w zasadzie do wczesnego poranka, prowadzimy również na żywo sylwestrową audycję, którą mam przyjemność poprowadzić. Także bądźcie z nami także dzisiejszej nocy. A tymczasem my przechodzimy do najlepszej muzyki disco polo w Pololiście. Już gramy dalej. Może i tak, może to już setna piosenka o kolorze oczu, ale ja wiem, że ona to ta jedna, jedyna, jakiej nie ma wokół. Te wodę, bo na tym świecie na żadnej planecie.
Miejsce szóste. Czas letnich planów przed nami. Bez ciebie pusty jest świat. Gruzińskie promienie słońca już zapraszają nas. Do zobaczenia, ma kochana Batumi. Tu proza życia nigdy nas nie dogoni. Tu piękna plaża i my tutaj spełniamy swe sny. Kupiłem bilet, będę za kilka dni. Życia smak, nie bądź tylko szarym cieniem, przecież cię na wiele stać. Serca niech ogrzeje słońce, myśli złe przegoni wiatr.
W głowie pomysły gorące, chcę zdobywać wielki świat. Wariatem być, w żagle łapać życia wiatr, swe z celu drwić, tańczyć w deszczu, zatrzymać czas, sączyć bąbelki pod palmą gdzieś na zboczu Tatr, wciąż pozytywnie nie myśleć o tym, co różni nas. Wariatem być, w żagle łapać życia wiatr, z weselu drwić, tańczyć w deszczu, zatrzymać czas, sączyć bąbelki pod palmą gdzieś na zboczu Tatr, wciąż pozytywnie nie myśleć o tym, co różni nas. Być, w żagle łapać życia wiatr, z peselu drwić, tańczyć w deszczu, zatrzymać czas, sączyć bąbelki pod palmą gdzieś na zboczu Tatr, wciąż pozytywnie nie myśleć o tym, co różni nas. Wariatem być, w żagle łapać życia wiatr, z peselu drwić, tańczyć w deszczu, zatrzymać czas, sączyć bąbelki pod palmą gdzieś na zboczu Tatr, wciąż pozytywnie nie myśleć o tym, co różni nas. Polo Lista. Przyznam ci szczerze, że ja od bardzo dawna chciałem cię poznać jako wokalistę, jako artystę, z tego względu, że no, powiem ci uczciwie, twoje utwory bardzo, bardzo długo słuchałem, będąc jeszcze kawalerem. Utwór Książę czy Uciekam od żony, to naprawdę były piosenki, które mam wrażenie, że katowałem wyjątkowo mocno i w samochodzie, i w domu. No i myślę, że takich osób jak ja było sporo. A nie da się ukryć, to są takie właśnie nasze szlagiery, bez których żaden koncert no, nie miałby kompletnie racji bytu. Tym bardziej, że są to utwory no, bardzo życiowe. No, ja pisząc na przykład Uciekam od żony, nie miałem żony. To było jeszcze przed, że tak powiem, ożenkiem moim. A natomiast to jest piosenka oparta na jakiejś sytuacji autentycznej. Może tak taką historię wtrącę. Na jakimś koncercie w okolicach, chyba to było Ostrołęki, jeden z włodarzy tamtejszego regionu, jakiś wójt, po prostu z tego typu tekstem, że on po prostu ucieka od tej swojej żony, już ma na tyle dosyć, już jest tyle, że tak powiem, znudzony tą osobą, że po prostu on by chciał gdzieś pojechać. Chłopaki, weźcie mnie ze sobą. Ja nawet wam dołożę zapłatę, tylko weźcie mnie, ja bym na jakąś imprezę pojechał z wami, uciekł od tej żony. Niekoniecznie do jeziorka. Niekoniecznie, ale jakby tutaj nawiązałem, no, ten tam, jeżeli chodzi o te Milano, to było takie moje miejsce młodości, ja tam bardzo chętnie wracam. A do tej pory to jest legendarne miejsce związane z muzyką disco. Oczywiście, przecież nawet graliśmy tam koncert miesiąc temu, frekwencja była naprawdę super, super, mimo że w tym klubie jakby troszeczkę też czas zatrzymał się, mam wrażenie, natomiast z racji tego, że też była to genialna impreza, właściciel klubu skontaktował się kilka dni temu ze mną i mówi: Marku, czy w święta Wielkanocy, pierwszego dnia świąt również byście przyjechali i zagrali u nas, bo no, te imprezy z wami są super. I ja mówię: kurczę, patrzę w kalendarz, mam ten termin. Mówię: pewnie, bardzo chętnie, więc jakby my tam bardzo chętnie wracamy. Ale jeszcze jest śmieszna sytuacja, troszeczkę muszę się przyznać do pewnych nieścisłości, że tych klubów Milano w Polsce było swego, w tym momencie kilka. Kilka. I do którego byśmy nie zawitali, to każdy pytał: ty, o nasz klub chodzi. Każdy pasowało. Tak, tak, to o wasz klub chodzi, tak, o to chodziło. I oni wszyscy cieszyli się. Jakby w mojej głowie to było coś innego, natomiast co ja będę kogoś z błędu wyprowadzał? Dokładnie. Niech oni się cieszą, ci bywalcy tych klubów, również taki hymn wtedy powstał takiego klubu, cieszyli się niemiłosiernie, kiedy ten utwór się pojawiał, więc nam tym bardziej to pasowało, więc taka troszeczkę z mojej strony nieścisłość się w pewnym momencie pojawiła, ale może to i dobrze. To te kluby takie jak Jaświły, w Nory Wiechy właśnie, Jeziorko, Jeżewo, no to już w swego stopnia taka jest legenda i to jest ściśle związane nie tylko z naszym regionem, który jest, no, nie ukrywajmy, stolicą muzyki disco polo, ale także chyba takie miejsce, które wszyscy wielbiciele muzyki disco polo, a nie tylko, bo pewnie i zespoły, i artyści wspominają już z sentymentem, prawda? No nie da się ukryć, jednak tutaj u nas była w pewnym momencie swego rodzaju Mekka, troszeczkę teraz to się zmieniło, jeżeli chodzi o mapę Polski i tam rozkład tam tych wszystkich klub i takich imprez, natomiast swego czasu rzeczywiście Podlasie było nie do pobicia.
i pewnie tak będzie jeszcze przez długi czas. Radio Yard. I pełne bzdury o mężczyznach, którzy jak ze snu, jak ze snu, oczekiwań potem kupi biały konik, kasy, wór, odpowiedni wymiar tam i tu, tam i tu. Rzeczywistość jest gorzka jak wódki smak, książę żyje po kosztach, ma setki wat, zabytkowa karoca, a zamku brak, mimo to umie kochać, nawet nie wiesz jak. Raz, dwa, trzy, opa! Chciałabyś księcia z bajki, bardzo chciałabyś, spełniał twoje zachcianki. Prezenty, złoto i kwiatki. Najpierw od siebie zacznij. Od siebie mała. Chciałabyś księcia z bajki. Bardzo chciałabym. Spełniał twoje zachcianki. Prezenty, złoto i kwiatki. Najpierw od siebie zacznij. Od siebie mała. Czasem jedno tak ulotny jest też pieniądz. Najpiękniejsza jest codzienność, więc obudź się. Wtedy książę się postara, ty będziesz więcej warta niż tamta, co w złocie jest. W końcu życie to nie bajka, więc jak się trafi szansa, to zadbaj i skorzystaj z niej. Raz, dwa, trzy, opa! Chciałabyś księcia z bajki, bardzo chciałabym, spełniał twoje zachcianki. Prezenty, złoto i kwiatki. Najpierw od siebie zacznij, od siebie mała. Chciałabyś księcia z bajki, bardzo chciałabym, spełniał twoje zachcianki. Prezenty, złoto i kwiatki. Najpierw od siebie zacznij, od siebie mała. Miejsce piąte. Dzień za dniem zastanawiam się, czy szczęśliwa jestem z nim, czy nie. Oczy me mokre wciąż od łez, on co wieczór z inną bawi się. Nie mogę patrzeć, nie, to denerwuje mnie. Ile potrafię cierpień jeszcze znieść, aż nadszedł wreszcie dzień, gdy zabrał rzeczy swe, bez pożegnania odszedł, nie wiem gdzie. Ogień w sobie masz, ja to czuję, on zostawił cię. Niech żałuje, nie siedź w domu i w siebie uwierz, idź do klubu, tańcz. Ogień w sobie masz, ja to czuję, on zostawił cię. Niech żałuje, nie siedź w domu i w siebie uwierz, idź
sobie masz, ja to czuję, on zostawił cię. Niech żałuje, nie siedź w domu i w siebie uwierz, idź do klubu, tańcz. Ogień sobie masz, ja to czuję, on zostawił cię. Niech żałuje, nie siedź w domu i w siebie uwierz, idź do klubu, tańcz. Radio Yard. Filiżance dobrej herbaty. Gramy w Białymstoku na 89,2 FM. Radio Yard. Taneczne hity. Wspomniałeś niedawno, że piosenkę Książę nagrałeś, jak jeszcze byłeś kawalerem. Uciekam od żony nagrałem. A, uciekasz od żony, tak? Tak, tak. Byłeś kawalerem. Tak, Książę było nie. No to posłuchaj, to teraz tak, ja patrzyłem takie kalendarium twoich utworów, wyszło tak, że w 2010 roku śpiewałeś Żono, jak bardzo cię kocham, tak jest. A w 2012 już uciekam od żony, no nie? A byłeś kawalerem, to tutaj są dopiero nieścisłości. Zgadza się, ale to był taki okres, gdzie te utwory o żonie popularne były, typu Żono moja, teściu mój, tak dalej, to u was w Radiu Yard też to grało niemiłosiernie. Na antenie, oczywiście. Więc jakby to też taka troszeczkę tendencja była z mojej strony, że poszedłem za tłumem w tamtym momencie i jakby tak to zostało, więc jakby no, słuchajcie, ja zawsze podkreślam, bo wiele osób zarzuca mi, że a, ty uciekasz od żony, albo nie wiem, będę kawalerem, albo tam mąż na męża nie nadaje, mm-hmm. że ludzie utożsamiają mnie jako podmiot tutaj tak. w tym utworze, że zbyt to ja jestem biorę wszystko, co bohaterem. Śpiewasz. Mówię, no przepraszam bardzo, ale kiedyś Warius Manx i Aneta Lipnicka śpiewali Widziałam Orła Cień. Czy ktoś z was naprawdę sądzi, że ona widziała Orła Cień? Tak. Nie.
nie ukrywajmy, tutaj my troszeczkę jednak wprowadzamy do tej naszej twórczości no takiej fikcji literackiej, nie ma co ukrywać, i osoba, która to odbiera, raczej siebie tam powinna szukać gdzieś tam i taki utwór ze sobą kojarzyć, niż po prostu nam zarzucać, że to my uciekamy od tej żony albo gdzieś tam ktoś się na męża nie nadaje. Raczej nie. Taki pomysł się pojawił, to jest fikcja literacka. Nie ma to nic wspólnego, prawdę mówiąc, z rzeczywistością. Chociaż nie ukrywajmy, gdzieś ta fikcja literacka na jakimś pomyśle, na jakimś tekście, na jakiejś historyjce zasłyszanej gdzieś coś powstała po prostu. Ale wiesz, powiem ci, że wbrew tym osobom, które gdzieś tam mają jakiś problem z tym tekstem, czy narzekają, to ja trafiłem przypadkiem na YouTubie na piosenkę właśnie Będę kawalerem? Kawaler? Tak, tak. Do tego jeszcze skończ i nawiążę. To nie była piosenka na twoim oficjalnym kanale, a gdzieś tam przez kogoś wrzucona jakieś 13 lat temu. Ona tam ma ponad 11 milionów wyświetleń. I ja tak przypadkowo z ciekawości czystej poczytałem komentarze, jakie są pod tą piosenką. Nie było ani jednego negatywnego komentarza. Poza tym były takie, jak posłuchaj, ja ci nawet przytoczę cytaty konkretne. Jak te czasy minęły, jak się tego słuchało, łezka wokół i wariacje wspomnienia, łezka się wokół kręci. Albo jak siostra pierwszy raz dała mi na chwilę swój telefon, wszedłem w muzykę i znalazłem właśnie tę piosenkę. Słuchałem na okrągło. Już nie jestem kawalerem, ale i tak będę słuchał tego kawałka chyba już zawsze. Boże, pamiętam, byłam na koloniach i cały czas to puszczali, wspomnienia wrócili. Sam miodzik, oby takich utworów było więcej na polskim rynku. Ja nie słucham disco tylko rapu, ale ten kawałek tak mi się podoba, że masakra, uwielbiam go. To jest tylko kilka z takich fajnych właśnie komentarzy. Tak, bardzo miłe komentarze, nie ukrywajmy, natomiast ja spotkałem się kilkakrotnie, gdzieś po koncertach, albo przed, albo gdzieś tam w okolicznościach koncertowych, no z taką trochę krytyką, że ty miałeś przecież być kawalerem w ogóle, a ty masz rodzinę, żonę, dzieci, ej, ty oszukałeś fanki nas. Fanki poczuły się oszukane, tak, po prostu. Tak, 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 a czyli może nie tyle, że fanki, mężczyźni. A mężczyźni? Oni się utożsamiali ze mną, że oni będą kawalerami, że oni tak będą tymi podrywaczami. Tak, i ja też tym kawalerem byłem w momencie pisania tego utworu, grania tych koncertów, a nagle się okazuje, że się ożeniłem, że mam rodzinę, dzieci. Jak mogłeś? Jak ja mogłem? Zawiodłem ich, zburzyłem ich światopogląd w tym momencie. Natomiast no jakby większość ludzi odbiera to pozytywnie, ale nie ukrywajmy, kilkukrotnie spotkałem się z taką krytyką, ej, że oszukałeś na tym, ty miałeś być kawalerem, mieliśmy tobie wtórować w tym wszystkim, mieliśmy się trzymać razem, my też mieliśmy być kawalerami. A tu coś jednak nie pykło. Mówi, słuchajcie, orła cień. Znowu ktoś zobaczył. Tak. Trzeba jakby trzymać się realiów. Ale bardzo miłe takie komentarze, się nie ukrywajmy, ale czyta. I mam nadzieję, że takich będzie jeszcze więcej, ponieważ ciągle powstają nowe utwory, a również jedną z nowości, czyli utwór Bajlando, usłyszymy jeszcze w dzisiejszej Pololiście. Pololista w Radiu Yard. Miejsce czwarte. Mów mi tylko piękne słowa. Nie mam czasu dla ciebie, mała, nie teraz. Zawsze chcesz coś ode mnie, gdy nie odbieram. Ty balujesz nocami, a ja liczę zera. Pytasz, co jest ważniejsze niż moja kariera. Tak lubię tańczyć z tobą, choć nie mam czasu, a ty chcesz więcej i więcej. Zatańcz ze mną. Zatańcz ze mną ile czekasz.
Radio Yard. Polo Lista. Światło zgaś, no i tańcz tak do rana. Dobrze jest blisko ciebie, trochę gorzej być z dala. Świecisz jak milion gwiazd, no i ładnie ubrana. Niepotrzebny materiał, aby lśnić jak Rihanna. Widzę światło tej nocy, gdy znów jesteś tak blisko mnie. Tak blisko mnie. Światła gasną, a w sercu znów czuję, jak wypełniasz mnie. Dziś z nami tańczy cały świat. Na niebie świeci milion gwiazd. Jak Angelina, no i brat. Bo bez miłości znów szachmat. Wśród gwiazd trzymam ciebie za rękę. Chciałbym ubrać cię w uśmiech zamiast w krótką sukienkę. Wielki plan na nas mam i te najlepsze chwile zapiszemy na zawsze, więc nie pytaj na ile. Widzę światło tej nocy, gdy znów jesteś tak blisko mnie. Tak blisko mnie. Światła gasną, a w sercu znów czuję, jak wypełniasz mnie. Dziś z nami tańczy cały świat. Na niebie świeci milion gwiazd. Jak Angelina, no i brat. Bo bez miłości znów szachmat.
być tylko twoja. Chcę cię jeszcze więcej. Niech tak zawsze będzie. To nie paranoja. Taneczna lista przebojów Radia Yard. Polo Lista. Polo Lista. Przy filiżance dobrej herbaty gramy w Ełku na 90,1 FM. Radio Yard. Taneczne hity. Zanim
Pololista. W soboty i niedzielę od 10. Pololista. Pololista. W Radiu Yard. Mam cię na myśli teraz, w mojej głowie tylko ty. Mam ciebie na myśli teraz, mam w swej głowie, to nie żart. Jak tsunami mnie zabierasz, tej miłości jestem wart. Tak na początek tej znajomości, ty musisz wiedzieć, że ja chcę, żeby nam wszyscy mogli zazdrościć, że dobrze tak dobraliśmy się. Chciałbym wyróżnić nasze uczucie, zapisać gdzieś miłosny ślad. I tak mniej więcej w niewielkim skrócie, chcę tylko z tobą ruszyć w świat. Mam ciebie na myśli teraz, mam w swej głowie, to nie żart. Jak tsunami mnie zabierasz, tej miłości jestem wart. Mam ciebie na myśli teraz, mam w swej głowie, to nie żart. Jak tsunami mnie zabierasz, tej miłości jestem wart. Zapewniony słowami twymi, tak pewien wzajemności twej i bezbędnego poczucia winy, złączeni mocno, tak jak wiąże klej. Jesteśmy inni, różni od wszystkich, w każdym detalu, czynach swych. Tak wyjątkowi, bo zakochani, gonimy każdą noc i świt. Mam ciebie na myśli teraz, mam w swej głowie, to nie żart. Jak tsunami mnie zabierasz, tej miłości jestem wart. Mam ciebie na myśli teraz, mam w swej głowie, to nie żart. Jak tsunami mnie zabierasz, tej miłości jestem wart. Mam ciebie na myśli teraz. Rozpoczynamy kolejną godzinę z muzyką Disco Polo. Ja przypomnę tylko, że naszym dzisiejszym gościem jest Marek Biedrzycki z zespołu Efekt, a więc nasze dzisiejsze notowanie, można powiedzieć, że jest efektowne jak nigdy. Mam nadzieję, że takie będzie i pozostanie w uszach naszych słuchaczy jak najdłużej. Słuchaj, ty masz bardzo dużo piosenek związanych z imprezami, takich tanecznych. No, można powiedzieć, że przy nich świetnie można się bawić, ale czy zgodzisz się z tym, że na Podlasiu odbywają się najbardziej szalone imprezy na świecie? Jeżeli chodzi o kluby, z całą pewnością tak. Jeżeli chodzi o imprezy plenerowe, również. Natomiast jakby całą Polskę zjeżdżamy z góry na dół, ze wschodu na zachód, no to nie ukrywajmy, że ogólnie Polska jest bardzo rozrywkowym krajem. Tutaj zawsze ci ludzie jednak tą muzykę i nas odbierają bardzo w pozytywny sposób, bawią się świetnie. Natomiast Podlasie jest to, nie ukrywajmy, kultura wyjątkowa. Tutaj łączą się
kultury i wschodniej, tutaj nasza Podlaska, gdzie my po prostu uwielbiamy muzykę, uwielbiamy melodyjność. Te nasze utwory, że tak powiem, nawiązują do takich tematów jeszcze jakichś folklorystycznych nieco momentami, więc jakby Podlasie jest przy tym przesiąknięte i to imprezy naprawdę, ale są świetne i ludzie to się tutaj potrafią bawić genialnie, to prawda. Ja tak wspomniałem o tym dlatego, że jakby w twoich utworach również widać to, że jesteś związany z naszym regionem, a chociażby jak utwór Ja w Augustowie popijam drinki z kolą, więc no oczywiście, że tak. Się przewijają tutaj w oczywiście, twojej że tak, no nie ukrywajmy, ten Augustów gdzieś tam jakieś wolna chwila w wakacje między koncertami jest najbliżej, cyk, szybciutko przy Suchowole. Piękny przy okazji. Tak, nawet na chwilę wpaść sobie do knajpy pod jabłonkami na żurek, tak. Super sprawa, więc jakby ten Augustów jest blisko serca i tam, że tak powiem, my też stałymi bywalcami jesteśmy tego Augustowa, bo nie zdarzyło mi się jeszcze, będąc w Augustowie, nawet prywatnie, gdzieś tam w sprawach, no powiedzmy gdzieś takiego specjalisty lekarza, czy tam gdzieś w jakichś sprawach biznesowych, idąc ulicą, nie zdarzyło się, żeby ktoś mnie tam nie zaczepił. I to właśnie jest dzięki tej piosence, że ja tam w jakiś sposób wyróżniłem to miasto i tak. Gdzieś tam ktoś ten Augustów szerzej usłyszał, więc jakby to też jest bardzo miłe. Najpierw była Beata Zabatrosa, a później był Augustów i wszyscy są znani dzięki pewnie, temu. Że tak. A mam żonę Beatę, więc tym bardziej ten Augustów i ta Beata Zabatrosa gdzieś tam jest blisko serca, nie da się ukryć. A fajnie, że wspomniałeś też o tej wielokulturowości, która jest związana z naszym regionem, ponieważ wykopałem na YouTubie pewną piosenkę, którą wykonujesz. Wiesz, o jakiej mówię? Nie wiem. Biały Jerozy. A, tak. Tak. Mamy wśród słuchaczy Radia Jard wielu wielbicieli piosenek właśnie na wschodnią nutę, więc no cóż, usłyszymy już za chwilę ciebie w wykonaniu tej piosenki na antenie Radia Jard. A bardzo mi miło, super, cieszę się niezmiernie. We'll be right back.
wiesz na głowę. Nie płacz, że zostawiła cię dziewczyna. Los się uśmiechnie, jutro będzie inna. Miejsce trzecie. Taneczne hity. Ostatnio na Instagramie zdradziłeś swoją drugą naturę. Troszeczkę zdradziłeś szczegółów, że poza tym, że jesteś wokalistą, że jesteś artystą muzyki disco polo, no to jesteś również prawnikiem. Zgadza się. Tutaj dysonans taki poznawczy się pojawia bardzo mocny, bo to są dwa różne światy. Jedni idą na prawo, drugi idą na lewo. Ja tym tak do końca się nie chwaliłem, bo z racji tego, że jestem taką osobą, jeżeli chodzi o tę kwestię, dosyć skromną. A zupełnie niepotrzebnie, bo naprawdę uważam, że to jest ogromny wyczyn godzić pracę artysty i pracę prawnika, bo to są jakby dwie pełnoetatowe prace, które godzisz jako jeden człowiek tak naprawdę. Tak, tutaj w tej kwestii masz rację, wiele osób
mi to mówi, natomiast wiele osób jakby postrzega mnie w ogóle inaczej. Większość osób kojarzy mnie jako Marka Biedrzyckiego, wokalistę muzyki disco polo, człowieka, który jest jakiś taki przaśny, frywolny, uśmiecha się na scenie, sypie żartami. Śpiewa, tak, jest kawalerem. Oczywiście, a nagle się okazuje, że to jakiś taki, kurczę, wychodzi gryzi piórek z wyprostowany, sztywniak w garniturze i tutaj sypie paragrafami, kodeksami i cytuje jakieś łacińskie paremie. Więc jakby dysonans poznawczy jest bardzo mocny. Ale prawda jest taka, że no jednak ja sobie tam tych paragrafów trochę ukochałem i dzięki temu też spełniam się na innym polu niż muzyka. Muzyka to była pasja. Ta pasja przerodziła się w zawód i w jakiś tam sposób na życie, na zarabianie pieniędzy. Natomiast ja w Białymstoku pojawiłem się w innym troszeczkę celu. I ten cel w tym momencie już od wielu lat realizuję, bo to, że ja dzisiaj tam kilka dni temu, kilka tygodni temu gdzieś tam się zaprezentowałem troszeczkę szerszej publiczności z innej strony, czyli też jako ten prawnik. Ludzie mi tam gratulowali, że gratulujemy. A mówię, ale czego? To zaczęło się 15 lat temu. Czego ja siedziałem cicho. Prawda mówiąc, o fakt, przez te 15 lat robiłem jakieś dodatkowe uprawnienia, jakieś dodatkowe studia kończyłem, jakieś studia podyplomowe, jakieś specjalizacje robiłem w tym kierunku. Też warto pozdrowić nasz Białostocki Wydział Prawa, na którym zgadaliśmy się poza tym, że tak. Oboje studiowaliśmy. Tak, dreptaliśmy pan korytarze. Tak, z tymi samymi wykładowcami mieliśmy zapewne zajęcia, więc jakby jak najbardziej tak. Tym bardziej, że no, nie ukrywajmy, Białostocki Wydział Prawa no jest wydziałem w skali polskiej, który mieliśmy bardzo renomowany, mamy naprawdę świetną kadrę dydaktyczną, której mogą nam zazdrościć inne wydziały, więc jakby nas, tak nie ukrywajmy, w niektórych kierunkach, działaniach stawiają prawdopodobnie na równi z Wydziałem i Warszawskim Uniwersytetu i też z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, więc to jest naprawdę duże wyróżnienie. Naprawdę mamy, jeżeli chodzi o Stok, świetną kadrę dydaktyczną, jeżeli chodzi o Wydział Prawa, genialną, naprawdę, pierwszorzędna. To podsumowując, śpiewający prawnik czy praworządny wokalista? Jedno i drugie. Jedno to się i drugie. Wcale nie gryzie, prawda? Wcale to się nie gryzie, także jak najbardziej. I te dwie opcje pasują tutaj bardzo dobrze. Radio Yard. Co tu się wydarzy, zostaje tu. Nie mów nic, tylko tańcz, zamknij oczy i śnij. Zacznij wszystko od początku i oczyść myśli, zacznij, żyj. Jakby w innym świecie i w innym wymiarze, brak rzeczywistości, coraz bliżej marzeń. To dosłoną nocy, gdy Radio Yard gra. Zatrzymajmy czas, niech to szaleństwo trwa. Co Vegas, to Vegas, zabawa trwa. Daj ponieść się nocy i cicho sza. Żyj chwilą i szalej na granicy snu. Co tu się wydarzy, zostaje tu. Co Vegas, to Vegas, zabawa trwa. Daj ponieść się nocy i cicho sza. I nic nie będzie także po. To jest bardzo ważny moment, więc teraz wykorzystaj go. Jakby w innym świecie i w innym wymiarze, brak rzeczywistości, coraz bliżej marzeń. To dosłoną nocy, gdy Radio Yard gra. Zatrzymajmy czas, niech to szaleństwo trwa. Zabawa trwa, daj ponieść się nocy i cicho sza. Żyj chwilą i szalej na granicy snu. Co tu się wydarzy, zostaje tu. Co Vegas, to Vegas, zabawa trwa. Daj ponieść się nocy i cicho sza. Żyj chwilą i szalej na granicy snu. Co tu się wydarzy, zostaje tu. Couple drinks more.
a good sport. Don't got a lot of time to think or process. Walking around the shoes you haven't lost yet. Straight hallways were never so complex. But I digress. Every obstacle says of a Loch Ness monster. Wearing nice and things so we all dress proper. Get it in the club, won't be no problem. When the morning comes, now gotta face facts. All of you woke up and face that. Trying to grab my bottle, but you can't taste that. Seven digit ticket, gotta find it ASAP. Sharks in the pool, doors to perfume. Broken off, it's quarter past noon. Phones are off, and what do y'all do? Dead man's hand, keep a broken face. Vegas, to Vegas, zabawa trwa. Daj ponieść się nocy i cicho sza. Żyj chwilą i szalej na granicy snu. Co tu się wydarzy, zostaje tu. Co Vegas, to Vegas, zabawa trwa. Daj ponieść się nocy i cicho sza. Żyj chwilą i szalej na granicy snu. Co tu się wydarzy, zostaje tu. Autopromocja. Super taneczny Sylwester i nowy rok z Radiem Yard. Z Radiem Yard. Dobrze zakończ stary i jeszcze lepiej zacznij nowy rok w gorących tanecznych rytmach. Zaczynamy w Sylwestra o 18. Włącz Radio Yard i baw się z nami do białego rana. Piotrek Jakubiak, zapraszam. Białystok nocą, Białystok nocą, tu najlepsze laski chodzą. Białystok ło, 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 Białystok ło. Białystok nocą, tu najlepsze kobiety swego roku. Białystok nocą, tu najlepsze laski chodzą. Białystok nocą, tu najlepsze kobiety swego roku. Białystok ło, 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 Białystok ło. Już za chwilę jeden z moich ulubionych elementów, jeśli chodzi o Pololistę, 3 z 1. To jest moment, w którym udajemy się w taką podróż w czasie, aby w krótkim, w
krótkim momencie, przynajmniej teraz, na antenie Radia Yard, przenieść się do lat ubiegłych i porównać, jak dany wokalista, wokalistka czy zespół kształtowali się i muzycznie, i wokalnie, i w każdy inny sposób, i jak ten czas zmienił danego artystę. A dzisiaj nie mogłoby być inaczej, że 3 z 1 będzie reprezentował nasz dzisiejszy gość, czyli Marek Biedrzycki, Grupa Efekt. I usłyszymy już za chwilę 3 utwory właśnie od niego. Jak myślisz, jakie? Zaraz zobaczymy. Lubię niespodzianki w ostatnim czasie, więc mam nadzieję, że dobrze wybrałeś i trafiłeś jak najlepiej. Ufam. Ja wybrałem 3 utwory, które najbardziej mi się podobają, a tymczasem też jednocześnie reprezentują tą podróż w czasie, o której powiedziałem. Bo przeniesiemy się najpierw do roku 2011, gdzie usłyszymy utwór już flagowy, twój sztandarowy, Będę Kawalerem. Później... Super. Później czeka nas przeniesienie się do roku 2016-17 i w Augustowie. Jeszcze lepiej. I zakończymy rokiem 2023 jeszcze gorącym utworem Bailando. Bardzo fajnie, bardzo taneczny utwór. Mam nadzieję, że na imprezach sylwestrowych zagra niejednokrotnie dzisiejszego wieczoru. Tak na pewno będzie, a my tymczasem zapraszamy w gorącą podróż razem z grupą Efekt. 3 z 1 w Radiu Yard. Pololista. Efekt 2011 dla wszystkich pięknych panien i przystojnych kawalerów. Ręce w górę! Raz, dwa, trzy, yeah! Robić mi się nie chce, no bo nie mam po co. Lubię pospać za dnia, pobawić się nocą. I choć mówią leniu, może to i prawda, lecz szaleje za mną każda młoda panna. Będę kawalerem aż do końca świata, nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Będę kawalerem aż do końca świata, nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Okej, mężem nie zostanę, choć nie jedna chciała. Do ołtarza siłą ciągnąć próbowała. Bo nie w moim stylu dziewczynie obiecać, kiedy za 5 minut inna mnie nakręca. Będę kawalerem aż do końca świata, nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Będę kawalerem aż do końca świata, nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Efekt 2011 dla wszystkich pięknych panien i przystojnych kawalerów. Ręce w górę! Raz, dwa, trzy, yeah! Będę kawalerem aż do końca świata, nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Będę kawalerem aż do końca świata, nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Okej, okej. 3 z 1 w Radiu Yard. 3 z 1.
sobie. Popijam drinki z kolą, w Warszawie ogień, do rana nogi bolą, w Sopocie lubię. Po piachu chodzisz boso, gdy słyszysz efekt, to nogi same niosą. Ja w Augustowie popijam drinki z kolą, w Warszawie ogień, do rana nogi bolą, w Sopocie lubię. Po piachu chodzisz boso, gdy słyszysz efekt, to nogi same niosą. Ja w Augustowie popijam drinki z kolą, w Warszawie ogień, do rana nogi bolą, w Sopocie lubię. Po piachu chodzisz boso, gdy słyszysz efekt, to nogi same niosą. Znam Zakopane pomiędzy Zdroje, I love you Polak, to są rewiry moje. A w głowie tylko ta jedna ukochana, z nią mogę tańczyć do białego rana. Lubię. Po piachu chodzisz boso, gdy słyszysz efekt, to nogi same niosą. Ja w Augustowie popijam drinki z kolą, w Warszawie ogień, do rana nogi bolą, w Sopocie lubię. Po piachu chodzisz boso, gdy słyszysz efekt, to nogi same niosą. Ustaw twoje malowane, chcę całować dziś.
moja. Mówię ci, usta twoje malowane chcę całować dziś, a ty będziesz tylko moja. Niech widzi świat, że niebieskich twoich oczu jestem wart. Będziesz tylko moja. Mówię ci, usta twoje malowane chcę całować dziś, piękna będziesz tylko moja. Niech widzi świat, że niebieskich twoich oczu jestem wart. Jestem wart. Porywam cię dzisiaj na bailando. Marzyłem zawsze, by być z taką panną. Niebiesko oka, co ty masz w sobie, że na twój widok kręci się w głowie. A ty będziesz tylko moja, mówię ci. A ty będziesz tylko moja, niech widzi świat, że niebieskich twoich oczu. Będziesz tylko moja, mówię ci. Usta twoje malowane chcę całować dziś. Piękna będziesz tylko moja. Niech widzi świat, że niebieskich twoich oczu jestem wart. Jestem wart. Trzy z jednego w Radiu Yard. Trzy z jednego. Kolejna drama, ja sama. Moja bluza pachnie tobą. Gdy o niej mówisz, znów niedobrze mi. Wracam Uberem, nie wyszło nam. Te głupie teksty twoich min już dosyć mam. Jakie to słabe, że tracisz czas. Podpalasz każdą chwilę, nie mam żadnych szans. Nie mam już siły, boję się. Za oknem ciemno, nie ma cię. Płynie makijaż, a ja czekam na diem. Kolejna drama, ja sama. Moja bluza pachnie tobą. Już nie mówisz, mon ami. Kolejna drama, ja sama. Zwariuję, daję słowo. Gdy o niej mówisz, znów niedobrze mi. Niedobrze. To chyba koniec, nie ma już nas. Te puste story, głucha cisza czterech ścian. Czy to możliwe, zapomnieć jak? Gdzie znajdę spokój, co mam zrobić, powiedz jak? Nie mam już siły, boję się. Za oknem ciemno, nie ma cię. Płynie makijaż, a ja czekam na diem. Kolejna drama, ja sama. Czas Sylwestra, czas przełomu roku, to jest również czas postanowień. Czy ty masz już jakieś postanowienia noworoczne?
Tak, mam postanowienia noworoczne. Mam dwa. Nie chcę. Nikomu nie powiemy. Tak, tego wszyscy usłyszą w promieniu 100 km od Białegostoku. No troszkę więcej nawet. Nawet może więcej, zgadza się, masz rację. Mam dwa postanowienia, natomiast nie ukrywajmy, nie chcę nic mówić, nie chcę zapeszać. To są takie dosyć ambitne postanowienia, ale obiecuję, że jak się spełnią, to dowiecie się jako pierwsi. Bo to są postanowienia muzyczne, tak? Jedne jest muzyczne, a drugie jest z tej mojej drugiej dziedziny prawniczej. Gdzieś tam... No nie mogę powiedzieć. Ja tak ciągnę za język specjalnie właśnie. Mogę powiedzieć, że dużo czytam, przygotowuję się do czegoś gdzieś tam, a co z tego będzie? Nie chcę zapeszać, nie chcę mówić. To po prostu trzymamy kciuki, żeby się spełniły. Na pewno dowiecie się gdzieś tam, jak już jakiś kolejny, że tak powiem, szczebel w mojej karierze naukowej się pojawi. Super, trzymamy kciuki, bo w ogóle tak poza anteną troszkę tutaj rozmówiliśmy się, że tak naprawdę początki kariery twojej i grupy Efekt są silnie związane, nie tylko z Radiem Yard, ale też z hotelem tutaj, w którym się radio znajduje, prawda? Tak, oczywiście. Tutaj swoje pierwsze kroki estradowe stawiałem na scenie w hotelu Turku z Białymstoku, gdzie właśnie tutaj mieści się studio Radia Yard. I te Radio Yard tutaj grało cały czas, więc ja tutaj 2 lata przesiadywałem, piątek, sobota, na tych różnych imprezach organizowanych przez Yard, różnych wieczorkach tanecznych, wszystkie Andrzejki, imprezy sylwestrowe graliśmy tutaj i naprawdę wspomnienia z tym miejscem są niezapomniane, więc jakby tak, to prawda, tutaj się to zaczęło. Może nie jako efekt, ale już później jako efekt, mając jakby troszeczkę te znajomości i w radiu u was i gdzieś tutaj w tej kadrze menadżerskiej te kilka lat temu, zaczęliśmy być zapraszani na chociażby te pikniki, festyny, które już tam były w kręgu organizowane w Wasilkowie, że po prostu ta publika już poznała nas już od nowej strony jako zespół Efekt, nasze utwory i tak dalej, więc jakby to też od tego się nie ma co ukrywać, ale zaczęło, to tak, to prawda. Także wszystko zaczyna się i kończy w Radiu Yard. Miejmy nadzieję, że tak. Miejsce drugie. Ona chce całą noc tańczyć lekko pijana. Wystroiła się pasz, tak jak prawdziwa dama. Na imprezie jest gość, ona w nim zabujana. To dla niego tu jest, chce z nim tańczyć do rana. Tak jak prawdziwa dama, na imprezie jest gość, ona w nim zabawa.
wystroiła się paść, tak jak prawdziwa dama. Na imprezie jest gość, ona w nim zabujana, bo dla niego tu jest, chce z nim tańczyć do rana. Ona chce całą noc tańczyć lekko pijana. Wystroiła się paść, tak jak prawdziwa dama. Na imprezie jest gość, ona w nim zabujana, to dla niego tu jest, chce z nim tańczyć do rana. Polo Lista. W miłym towarzystwie czas leci zdecydowanie za szybko. W ostatnim dniu roku, w ostatnim notowaniu Pololisty w tym roku, w którym gościem specjalnym, a raczej współprowadzącym był wokalista zespołu Efekt Marek Biedrzycki. Czas już za chwilę będzie się pożegnać. Zanim to jednak zrobimy, no to przydałoby się poznać, kto zajął pierwsze miejsce w naszym notowaniu, czyj utwór rządził, można powiedzieć, w tym roku 2023. Numer jeden mamy wyraźnie wskazane, bezkonkurencyjny Skolim i jego Nie dzwoń do mnie mała. No, ja mam nadzieję, że nie jedna mała jeszcze do nas zadzwoni, chociaż ja już kawalerem nie jestem. Mam nadzieję, że żona nie słucha dzisiejszego notowania. My tymczasem chyba moglibyśmy już śmiało złożyć życzenia i noworoczne, i sylwestrowe naszym słuchaczom, wszystkim fanom zespołu Efekt, ale nie tylko, wszystkim tym, którzy nas w tej chwili słuchają albo będą słuchać, kiedy będą odsłuchiwać nasze dzisiejsze notowanie również na YouTubie, gdzie się pojawi całość naszej dzisiejszej rozmowy. To co, może proszę, przekazuję ci antenę, możesz składać życzenia. W tym wyjątkowym dniu, w tym wyjątkowym momencie chciałbym wszystkim słuchaczom Radia Yard, oczywiście mieszkańcom Białegostoku i okolicy, a także całej Polsce złożyć najserdeczniejsze i najgorętsze życzenia noworoczne. Przede wszystkim, kochani, dużo zdrowia, cierpliwości, uśmiechu, żeby ten nowy rok był jeszcze lepszy niż ten, który nas mija, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni, uśmiechnięci i przede wszystkim szczęśliwi. A pamiętajcie, zdrowie, szczęście i uśmiech są gwarancją chyba radosnego i takiego naprawdę ciepłego, fajnego życia każdego człowieka. Tego wam życzę z całego serca i pozdrawiam gorąco. Cóż mógłbym dodać, nie zrobię tego lepiej niż zrobił to Marek, więc ja po prostu się przyłączam do tych życzeń i dziękuję za dzisiejsze notowanie. Do usłyszenia. Cześć, Piotrek Jakubiak i Marek Biedrzycki z WEFEKT. Pozdrawiamy. Miejsce pierwsze. No dawaj cię przytulę, nie będziesz stała sama. Pamiętam jak wakacje, tak słodko wyglądałaś. Wiedziałem, że zatęsknisz, że w końcu to poczujesz. Lecz król latino z innymi dziś baluje. Nie dzwoń do mnie mała, bo na mnie to nie działa. I chociaż bardzo chciałaś, to za mało się starałaś. Już więcej nie cię, dziewczyno, nie baw się już uczuciami. Już więcej nie dzwoń mała, bo na mnie to nie działa. I chociaż bardzo chciałaś, to za mało się starałaś. Już więcej nie rób dramy, nigdy się nie spotkamy. Proszę cię, dziewczyno, nie baw się już uczuciami. Radio Yard. A ja będę tu królem, ucałuję cię czule, czule.
Polo Lista.